witam w kolejnym filmie. Lecę dalej. Miejmy nadzieję, że nie zaraz tutaj nic się nie stanie. Trzeba ostrożnie przechodzić przez pasy, patrzeć w prawo, w lewo. Przychodzę z takim niespodziewanym odcinkiem Perfumowe imię Róży. Mianowicie w zasadzie z różą świeżo poznaną, Ros Alcans Aether. Jest to róża... Jaka to jest róża? Róża na pewno świeża, na pewno nie jakaś orientalna, arabska, ciężka. Róża przestrzenna. Róża taka właśnie rześka, wilgotna, zielona, pełna aromatyczności, znaczy coś metalicznego. Niuansami potrafi, że tak powiem, ukazać to jakieś leciutkie przebrudzenie, ale generalnie jest bardzo taka aromatyczna, przestrzenna, świeża. Myślę, że dla miłośników Mendito Rosa Talento. Sisley Izia, czy Izia. Bo właśnie Sisley jest w takim wydaniu bardziej botanicznym, właśnie w aurze mroźnej. Tutaj mamy po prostu, nie jest się jakoś zimno. Ona od razu, ta Ros Alcan, wybrzmiewa takim właśnie ujęciem. Takim niesamowicie intensywnie zielonym. Róża jest świeża, róża jest przestrzenna, róża jest soczysta. I bardziej w stronę taką właśnie migotliwo-botaniczną. Ale nie jest to taki stricte różany zapach, ponieważ ma różne inne niuanse, chociażby ową zieleń.